Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy. W dzisiejszym materiale opowiem wam, jak wypożyczyć samochód na greckiej wyspie Rodos. Na wstępie chciałbym zaznaczyć wam, że prezentowany model to jest Fiat Panda. Oczywiście, słuchajcie, w większości samochody na wyspach w wypożyczalniach są małe. Typu właśnie Fiaty 500, Fiaty Panda, Fiat Tipo, Toyota Aygo, Toyota Yaris, Corolle rzadko znajdziecie. Dużo kabrioletów typu Opel Cascada. Teraz wam prezentuję naprzeciwko lotniska jest wypożyczalnia samochodów. Zobaczcie, najczęściej spotykana wypożyczalnia to jest Hertz, Avis, ewentualnie Budget. Zobaczcie, nie znajdziecie tutaj klasy premium samochodów. Najczęściej są to klasy średnie, małe, kompakty typu Fiat 500, Fiat Tipo, Kia, ewentualnie Hyundai. Zobaczcie, tak samo znajdziecie może jakiegoś Nissana. Typu takie małe samochody. I słuchajcie, najważniejsze. Tutaj na lotnisku będą żądać od was depozytu. Najczęściej jest to depozyt w kwocie od około 300 nawet do 500 euro. Jeżeli chodzi o nas, my postanowiliśmy, że nie będziemy wypożyczać samochodu z lotniska, ponieważ mieliśmy 10 km, więc wzięliśmy taksówkę. Za taksówkę zapłaciliśmy 18 euro za prawie 10 km. Następnie nie wynajmowaliśmy z hotelu, ponieważ słuchajcie, hotel bierze około 20-30% nawet więcej za wynajem, tak jakbyście sobie normalnie wynajęli na mieście. No i tu macie do wyboru, tak jak wam mówiłem, jest coś większego, jest coś mniejszego. Najczęściej wypożyczalnia Marathon obsługuje hotele na wyspie greckiej Rodos. Dlatego my się przeszliśmy, a że 50 metrów od hotelu była wypożyczalnia. Poza tym na Rodos, słuchajcie, na ulicach jest mnóstwo, pełno wypożyczalni. Teraz wam opowiem, jak my wynajęliśmy ten samochód. Słuchajcie, jeżeli chodzi o cennik takiego Fiata Pandy, koszt takiego samochodu wypożyczalni to jest 30 euro za jedną dobę, 55 euro za dwie doby, 75 euro za trzy i 100 euro za cztery doby. Nie ma żadnego depozytu, nie ma autoryzacji karty kredytowej, nie ma limitu kilometrów. Oddajecie samochód ze stanem paliwa takim jak był. Słuchajcie, nie znajdziecie samochodów z klasą premium. Najczęściej są to klasy A, B, C. Jeżeli chodzi o modele, no to mamy Fiata Pandę, Fiata 500 w kabriolecie, zwykła 500. Następnie, jeżeli chodzi o Toyota Aygo, Toyota Yaris. Czasem spotkacie się z Toyotą Corollą. Citroeny C3, Citroeny C4. Znajdziecie również kabrioleta typu Opel Cascada. To były najczęściej wypożyczane samochody. Jeszcze oprócz tego mamy Kia Picanto. I takie właśnie modele samochodów tutaj możecie spotkać na greckiej wyspie Rodos. Bez żadnych dodatkowych opłat. Fotelik dla dziecka, nie ma dodatkowych ukrytych opłat. Ale najważniejsze, słuchajcie, często wypożyczalnie w takich miastach, w biurach chcą tylko wszystko, żebyśmy płacili gotówką. Często się zdarza tak, że Booking oferuje wypożyczenie samochodu, ale wiąże się z tym, że trzeba zapłacić depozyt. Czasem nawet to jest 500 euro. Prezentowany model samochodu to jest Fiat Panda. Oczywiście wypożyczalnia Extreme Cars. I dostaliśmy fotelik dla dziecka. Jest taki. No i wiecie, nie ma co się spodziewać, że dostaniecie duży samochód. Jest to mały samochód. Najważniejsze, zgrabny, wszędzie się zmieści, benzynowy, ale co tu dużo mówić, auto jest wypożyczone na dwie doby za 55 euro, bez żadnych depozytów, bez limitu kilometrów, więc tylko wsiadać i cieszyć się ze zwiedzania przepięknej okolicy, przepięknej wyspy Rodos. Przy okazji pokażę wam troszkę piękne widoki. Ceny wynajmu samochodu tutaj na wyspie Rodos są różne. Można porównać je. Na Bookingu są inne, w hotelach są inne, idąc przez miasto też będą inne ceny. Grecy lubią negocjować cenę tak, aby klient był zadowolony. Grecy mają taką mentalność, że oni chcą, aby klient zawsze był zadowolony. I zrobią wszystko, aby klienta zatrzymać. Dlatego często można z nimi wynegocjować fajną, przystępną, atrakcyjną cenę. Albo przy okazji można zrobić tak, że tak jak my dostaliśmy, że
jedzenie niższej klasy, dostaliśmy wyższej klasy samochód. Teraz Wam powiem, jakie możecie najczęściej spotkać wypożyczalnie na greckiej wyspie Rodos. Więc na pierwszym miejscu na pewno dużo samochodów znajdziecie, które będą poruszały się po greckiej wyspie, a po boku będą mieć nalepiony na drzwiach napis Rodos Rent and Cars. Więc to jest pierwsza wypożyczalnia. Kolejna duża wypożyczalnia to jest Marathon. Oni najczęściej współpracują z hotelami. Trzecia wypożyczalnia to jest Galaxy Rent and Cars. I czwarta wypożyczalnia, z której wynajęliśmy oto tego Fiata Pandę, jest Extreme Cars. Moi drodzy, w takim razie kończymy ten materiał. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wypożyczenie samochodów na wyspie greckiej Rodos. Mam nadzieję, że jakieś informacje do Was dotarły, to co Wam opowiedziałem. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, a na pewno jakiś film dla Was zrobię. W takim razie, nie przedłużając, życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!